Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić domowe gołąbki. Do tego celu potrzebujemy ryż, ugotowany na pół twardo, około 15 minut. Ja to już mam przygotowany. Rozmiękczoną bułkę, najlepiej kajzerkę. Mięso mielone, wołowo-wieprzowe. Oczywiście jajko oraz cebulkę pokrojoną w kostkę. Odrobinę bułki tartej. No i oczywiście sól, pieprz i jarzynkę. Ale na początek należy ugotować kapustę. Ja tu już mam ją przygotowaną częściowo. Ona nie jest do końca gotowa. Gotowałam ją około pół godziny w gorącej wodzie, po czym obrałam z liści. No więc przygotowujemy. Mamy już gotowany, lekko schłodzony ryż. Trochę go nawet rozdzielimy. Do ryżu dodajemy mięso. Trzeba uważać, żeby folię zdjąć. Ja też spróbujemy trochę rozdzielić. Namoczoną wcześniej bułkę, kajzerkę. Oczywiście cebulę, drobniutko pokrojoną w kostkę, może nie całą, to była dosyć spora. Natomiast całe jajko, zarówno żółtko, jak i białko. I szczyptę soli, pieprzu i ze dwie szczypty Vegety. Teraz musimy to wszystko z sobą wymieszać. Jeżeli będzie zbyt miękkie, damy na koniec bułki tartej. Mój farsz już jest wymieszany, co prawda jest mało zwięzły, ja zwykle dodaję do tego odrobinę bułki. Lepiej będą się wtedy formowały gołąbki. Ciasto nie będzie się rozchodziło na boki. Tak przygotowany farsz teraz będziemy nakładali do kapusty, do liści kapusty, zawijali, tak? Ale najpierw, zanim zaczniemy zawijać, przygotujemy sobie garnek, w którym będziemy układać zawinięte gołąbki. Ja zazwyczaj na spód daję dwa liście pierwsze z kapusty gotowanej, dlatego że one są duże, do niczego nam się nie przydadzą. Natomiast idealnie sprawią nam tutaj w tym garnku, że gołąbki nam się nie przypalą. Wobec tego zaczynamy. Będziemy teraz przygotowywali liście do zawijania. Ja tu pozwoliłam sobie kilka przygotować. Pokażę Wam, na czym to polega. Ponieważ liście kapusty z reguły są duże, ja część tego liścia, taką od kaczana, odcinam, ponieważ wtedy gołąbki szybciej się ugotują i będzie miększe. Będą miększe, tak? Liście z reguły są twarde, z góry należy odciąć. Liście mamy już gotowe. Możemy nakładać mięso, łyżkę mięsa. Naciągamy liście kapusty i zawijamy boki do środka. I razem, proszę bardzo, mamy już gołąbka gotowego. I kolejne. Łyżkę farszu. Nie przejmujcie się tym, że te liście pękają. To nam nie przeszkadza, zawiniemy. I tak wszystko będzie nam się trzymało, a to będzie dzięki przede wszystkim temu, że daliśmy jajko do farszu. Układamy równomiernie, żeby nam się jak najwięcej zmieściło. Będzie kolejny. W ten sposób zużyjemy cały farsz. Mamy już ostatniego gołąbka, którego też ładnie zawijamy. I układamy w garnku. Teraz gołąbki, które mamy w garnku, zalewamy wodą, ponieważ będziemy je gotowali, aż będą miękkie. Myślę, że nawet jeszcze odrobinę więcej wody. Ona odparuje. Dodatkowo do wody zwykle kruszę jedną kostkę rosołową, żeby one nie gotowały nam się w samej wodzie, tylko w rosołku. Na koniec, tak jak i na początek, przykrywam liśćmi z kapusty, które mi zostały, z obierania. Całe, wszystkie gołąbki musimy dokładnie przykryć. O. Tak przygotowane gołąbki stawiamy do gotowania. Gotujemy około maksymalnie 30 minut do miękkości. Nasze gołąbki gotowały się już 40 minut, więc myślę, że będą gotowe. Zaraz to sprawdzimy. Wyglądają wyśmienicie. Nawet zrobił nam się rosołek. Wyjmiemy jednego na spróbowanie. Tak wyglądają po ugotowaniu. Ja dodatkowo dolewam je oczywiście sosem pomidorowym. Nigdy nie mieszam razem, nie każdy lubi, dlatego sos z reguły robię oddzielnie. Tak przygotowane gołąbki są wyśmienitym daniem na obiad. Życzę Wam smacznego.